Dobry, Maciej Wiśniewski, witam w Kościół Lubin 24. Naszym gościem jest pan Krzysztof Kubów, poseł na Sejm RP. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam państwa. A zaczniemy naszą rozmowę od roku rządu, które niedawno minęły. Rok udany, czy... Opozycja mówi o nieopublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy rok rządów na pewno można uznać za udany. Przez pierwszy rok spełniliśmy bardzo wiele obietnic wyborczych, więcej niż rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez ostatnie 8 lat. Rok temu Polacy zaufali Prawu i Sprawiedliwości, oddając na nas głos, oczekiwali, że rządzący w końcu staną po stronie obywateli, a nie zapatrzonych w siebie elit. I Polacy po prostu chcieli od nas realizacji programu wyborczego, pracy i zaangażowania. Dziś po tym roku możemy powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa, że nie zawiedliśmy. I przypomnę tutaj chociażby kilka tych największych zrealizowanych już obietnic wyborczych, jak chociażby program 500+, jak podniesienie najniższych rent i emerytur, jak płaca minimalna na poziomie 2000 zł, jak minimalna stawka godzinowa za pracę, czyli 12 zł. Możemy się pochwalić najniższym bezrobociem od 25 lat. Ale na przykład nie została wprowadzona kwota wolna od podatku, która według zamierzeń miała wynosić 8 tysięcy. Ja tylu nie oczekuję, ale chociaż te 4-5. Jasne, ale ja tylko przypomnę, że to jest pierwszy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kadencja parlamentu trwa 4 lata, czyli mamy przed sobą jeszcze 3 lata na spełnienie reszty obietnic wyborczych. Jak na pierwszy rok udało nam się większość obietnic wyborczych zrealizować, bo czy program 500+, czy przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, to są bardzo duże obietnice wyborcze, które w tym roku już udało się zrealizować, tak? I czy chociażby ochrona polskiej ziemi przed wykupem. O tym wszystkim mówiliśmy w kampanii wyborczej. Jeżeli mielibyśmy w pierwszym roku wszystkie obietnice wyborcze zrealizować, tak, no to przez następne 3 lata oczywiście byłaby dalej ciężka praca i tak dalej, ale my to rozłożyliśmy sobie w miarę możliwości budżetowych, bo to są pewne zależności, tak? Wprowadzamy podatek bankowy, który zaczął funkcjonować, doszczelniamy VAT, gdzie oszczędności, a może inaczej wpływy do budżetu państwa wzrosły o 11 miliardów złotych. I dopiero jak zaczną funkcjonować niektóre z naszych reform czy ustaw, będzie można wprowadzać kolejne, tak? Bo musi się znaleźć finansowanie w budżecie na poszczególne obietnice wyborcze i to musi być niestety rozłożone w czasie. No, jeżeli wprowadzamy doszczelnianie VAT-u i spodziewamy się miliardowych z tego tytułu wpływu do budżetu, to te wpływy do budżetu nam pozwolą na przykład na wprowadzenie kwoty wolnej od podatków w wysokości 8 tysięcy złotych. Ale jest szansa, że to akurat ta obietnica wyborcza w najbliższym czasie zostanie zrealizowana, więc czy to jest rok i miesiąc, czy to jest rok i 2 miesiące rządów Prawa i Sprawiedliwości, myślę, wydaje, że obywatele w Polsce, wyborcy podejdą tego racjonalnie i różnica na przestrzeni kilku miesięcy to będzie zrozumiała. Tak, ale jeżeli na przykład mówimy o rolnikach, to na ostatnim posiedzeniu przeszedł wiek emerytalny, ale został podwyższony wiek emerytalny dla rolników o 5 lat. To nie jest prawdą. To jest właśnie taka narracja niestety bardzo słabej opozycji. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że obecnie obowiązujące przepisy wprowadzały dłuższy wiek emerytalny dla rolników od 1 stycznia 2017 roku. Tak były przewidziane, czyli rolnicy zgodnie z przepisami uchwalonymi przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u od stycznia 2017 roku mieliby pracować do 67 roku życia. I my, wprowadzając poprzedni wiek emerytalny, tak naprawdę obniżyliśmy
obniżyliśmy obowiązujące przepisy dla rolników, tak? Tak to było. Dobrze. Teraz tak, od nowego roku chodzimy do nowej szkoły, do szkoły Prawa i Sprawiedliwości, do szkoły z 8 klasami. A to nie jest szkoła Prawa i Sprawiedliwości, tylko to jest szkoła, polska szkoła, tak? A wracamy do systemu oświaty sprzed reformy o gimnazjach. Uważamy, że gimnazja w swojej formule się nie sprawdziły. Dowodem na to chociażby jest ocena, opinia wielu rektorów wyższych uczelni, gdzie tak naprawdę młodzież nie jest dobrze przygotowana nie jest dobrze przygotowana, ale też nie ma wystarczającej wiedzy i ten poziom niestety jest, obniżył się w ostatnich latach. I cóż mogę powiedzieć? No, my chcemy, żeby polskie dzieci, polska młodzież, żeby nasz w ogóle naród był narodem wykształconym, był narodem świadomym. I ku temu ta reforma ma służyć. Przypomnę, że chociażby gimnazja, ale też i licea, które tak naprawdę już miały tylko za zadanie przeprowadzić pewien kurs do matury, też nie spełniły swojej roli, bo tak naprawdę w obecnej formule to licea funkcjonowały niespełna 2 lata, mówię o programie, tak? Bo pierwszy rok to była pewna powtórka z gimnazjum, a kolejne 1,5 roku to było przygotowywanie do matury, jak na taki kurs. Odchodzimy oczywiście też od systemu egzaminowania w postaci testów, bo uważamy, że życie to nie jest test, tutaj trzeba... No właśnie, tutaj znika trzeba... sprawdziany szóstoklasisty. Tak, szóstoklasisty znika, ponieważ będzie szkoła ośmioklasowa. No i w tym kierunku idziemy. Zależy nam na polskich dzieciach, zależy na tym, żeby naród był mądry i silny. I ku temu służy ta reforma. I jeszcze jedno pytanie. Czy nie zadrżało panu serce wczoraj, jak w Izraelu kolumna pani premier miała wypadek? Tak, zadrżało, bo to jest przecież premier naszego rządu i tutaj wszelkiego rodzaju bezpieczeństwo dla polskiej delegacji jest najważniejsze. Na szczęście nic się takiego groźnego aż nie stało. Pani premier jest cała i zdrowa i należy się z tego cieszyć. Czy możemy oczekiwać jakiejś reformy BOR-u, reformy tej kolumny rządowej? Znaczy ja nie znam okoliczności tego zdarzenia, więc nie chciałbym się tutaj wgłębiać w szczegóły, natomiast tak czy inaczej reforma funkcjonowania to jak najbardziej, mamy tego świadomość, że potrzebne są zmiany i te zmiany będą sukcesywnie wprowadzane. Ostatnie pytanie ogólnoświatowe. Donald Trump, 45. prezydentem USA, to wpłynie pozytywnie na relacje USA z Polską? Wierzę, że tak, ale tak naprawdę to czas to zweryfikuje. Na razie są pozytywne sygnały ze strony zarówno prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudy, jak i Donalda Trumpa. Odbyła się rozmowa. Dość oczywiście taka kurtuazyjna, aczkolwiek też wymieniając uprzejmości i podziękowania za oddane głosy Polonii Polskiej, która w zdecydowanej większości zagłosowała za prezydentem elektem Donaldem Trumpem. No i zakładam, że liczę na to, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej owocna niż do tej pory. Przechodzimy do województwa dolnośląskiego. Pierwsza kwestia, uregulowanie Odry. Czy możemy się spodziewać, że swobodnie Odrą przepłyniemy z Wrocławia, ze ścina Wydogłogowa, powiedzmy? Naturalnie najbardziej na tym zależy, bo droga rzeczna, która przez ostatnie wiele lat w kontekście chociażby transportu wodnego została bardzo zaniedbana.
My chcemy to naprawić. To są potężne inwestycje, które też będą wymagały odpowiedniej ilości czasu, żeby je przeprowadzić. Natomiast tak, idziemy w tym kierunku. Ten kanał rzeczny ma zależeć na tym, żeby zaczął funkcjonować, bo to jest możliwość transportu, to jest możliwość przede wszystkim rozwoju gospodarki i przemysłu. Kiedy? Myślę, że to są perspektywy kilkuletnie przynajmniej, zanim zacznie to w odpowiedniej formule funkcjonować. Ma z tym na kadencja? Myślę, że tak, to jest całkiem realne. Dobrze. I kolejny temat, droga S3. Kolejny temat, droga S3. Na razie wiemy o drodze do Legnicy, o drodze do Jawora, dalej odcinek Jawor-Bolków, przetarg rozumiem. Do kiedy? Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że droga jest ukończona? Droga S3 to jest bardzo, bardzo ważny odcinek, którego celem finalnym będzie połączenie morza właściwie z granicą czeską. Ja tylko przypomnę, że miesiąc temu odbyła się konferencja z udziałem ministra infrastruktury i wiceministra w gronie parlamentarzystów, gdzie poinformowaliśmy, iż zostały zabezpieczone środki na ten ostatni odcinek, tak, czyli do granicy czeskiej, na który wcześniej niestety poprzedni rząd takich funduszy nie zabezpieczył. I to jest gwarancja tego, że ten odcinek zostanie zrealizowany i to będzie miało sens, tak naprawdę połączenie granicy czeskiej aż z Polskim Morzem. Czasowo wszystko i odbywa się zgodnie z terminami. Ja nie chcę powiedzieć, kiedy będzie finalnie oddany cały odcinek drogi. Natomiast proszę zauważyć, że chociażby w okolicy Lubina czy tutaj naszego regionu bardzo te prace intensywnie się odbywają i z tego co wiem, wszystko odbywa się terminowo. Dwa tunele to pewna nowość na polskich drogach. To pewna nowość, ale no, idziemy w tym kierunku. Mamy polskie firmy, które są wyspecjalizowane w tym zakresie i liczę na to, że to właśnie polskie firmy będą realizowały te projekty. No ale czy to jest coś nowego? Właściwie to wszędzie, we wszystkich tych krajach zachodnioeuropejskich, tam gdzie mamy jakieś czy góry, czy wzniesienia, takie tunele funkcjonują i ich jest bardzo dużo. No Polska, że tak powiem, zaczyna powoli do tego też dochodzić. I liczmy na kontynuację drogi R11 w Czechach. Tak, i takie deklaracje już wstępne ze strony rządu czeskiego zostały przedstawione. To będzie coś wspaniałego, tak? Pojechać z Lubina nad morze w 3 godziny, dojechać do polskiego morza, ale też i pojechać w stronę Czech wygodną, bezpieczną drogą. Może pan powiedzieć, jak tam idą rozmowy, w którym roku? Wiem, że... Tu nie chcę odpowiadać, nie mam tej wiedzy na ten moment, jak to będzie finalnie wyglądało, w którym roku. Dobrze, ostatnia kwestia, KGHM, w czwartek mała uroczystość w Hucie, no właśnie, mała czy z wielką pompą? Na pewno bardzo ważna, otwarcie bardzo ważnej inwestycji dla Huty Głogowskiej, ale też i dla całego KGHM-u. Coś na co i hutnicy, ale też i górnicy czekali od wielu lat. Udało się to przeprowadzić, zakończyć w czwartek otwarcie. Ja nie chciałbym tu mówić o tym, czy to będzie, tak jak pan powiedział, z wielką pompą, czy też nie. Chodzi o sam fakt, że KGHM przeprowadził bardzo ważną i dużą inwestycję i z sukcesem udało się to zrealizować. Kolejne inwestycje, jak na przykład Sierra Gorda w Chile, kontynuacja czy wygaszenie? To będzie zależało od decyzji obecnego zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Jaka będzie strategia? Myślę, że w najbliższym miesiącu się to definitywnie wyjaśni. A inwestycje w Polsce? Przy tych cenach miedzi i przy
obecnym zadłużeniu KGHM-u. Myślę, że to trzeba odłożyć na... A jak z pana perspektywy wyglądała ta kadencja? To był bardzo intensywny rok, szczególnie, że jestem pierwszą kadencję w parlamencie, a Prawo i Sprawiedliwość ma władzę w kraju. Ostatnio robiłem taką analizę co do samego funkcjonowania biura poselskiego. To wyszło, szanowni państwo, ponad 2000 spotkań przez pierwszy rok funkcjonowania jako parlamentarzysta. Kilkaset interwencji poselskich, z czego większość udało się zrealizować pozytywnie. To jest też mnóstwo spotkań poza biurem. No, nie ukrywam, że staram się być i odwiedzać cały region Zagłębia Miedziowego, no bo stąd się wywodzę. Ale też i odczuwam to, że jestem jedynym parlamentarzystą w powiecie lubińskim, właściwie w polkowickim też. I dlatego tych różnych spotkań, interwencji jest, zakładam, znacznie więcej niż w innych częściach naszego regionu. Uważam ten rok za udany. Jestem w dwóch ważnych komisjach i tam chociażby ustawa o wynagrodzeniach dla prezesów spółek, to ja jestem też współautorem tej ustawy i byłem też posłem sprawozdawcą w Sejmie. Ale także jestem, nie ukrywam, inicjatorem wraz z ówczesnym ministrem Skarbu Państwa zabezpieczenia KGHM-u przed wrogim przejęciem. Tak, to jest jedna z moich obietnic, która w pierwszym roku, którą w pierwszym roku udało się zrealizować. Tak jak i pokazałem, że można współpracować z samorządami. To też jest dzięki jakiejś mojej inicjatywie i mogę sobie to, że tak powiem, na wprost przypisać. Także jak na pierwszy rok oceniam to bardzo, bardzo pozytywnie. No i jedynym, że tak powiem, moją bolączką jest to, że w pierwszym roku nie udało się wywiązać na wprost z obietnicy dotyczącej podatku od kopalin, ale ja też nie ukrywam, że ja od tego tematu nie uciekam i cały czas będę walczył o to, żeby ten największy pracodawca na Dolnym Śląsku, jeden z największych w Polsce, żeby mógł sprawnie i bezpiecznie na długie jeszcze lata funkcjonować. A bardziej jest trend obniżania wartości tego podatku, czy jednak ta likwidacja będzie, czy jednak... Bardziej bym się skłaniał do trendu takiego, że jest obniżenie tego podatku, ale też równocześnie, aby ten podatek stał się kosztem. Zobaczymy, jakie będą efekty pracy nowego ministra, można powiedzieć, tak, bo wicepremier Mateusz Morawiecki objął właściwie cały sektor gospodarki, ale też Ministerstwo Finansów. Więc tutaj zdajemy się na jego ogromne doświadczenie w zakresie finansów i myślę, że będzie taki sposób wypracowany, żeby po pierwsze odciążyć KGHM, a to chociażby można zrobić poprzez właśnie to, iż podatek mógłby stać się kosztem. To już jest duże odciążenie, ale też i myślę, że kwotowo sukcesywnie będziemy starali się to obniżać. Ja dzisiaj nie chcę mówić na wprost, tak, ale myślę, że to jest ta tendencja. Dobrze, dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Krzysztof Kubów. Dziękuję panie Stwo Maciewicz-Niewski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.